W samym sercu wakacji, w samym sercu lata Chrystus nas spotyka tutaj w parafii Ursynowie, ale także, mam nadzieję, szykuje tego lata różnego rodzaju spotkania, okoliczności, ich zbiegi, żeby nas spotkać, żeby nas wzmacniać, mówić do nas. Mam nadzieję, że ten czas wakacji będzie miał sens dla nas, że nie będzie przeżyty tylko powierzchownie, egoistycznie. Oto tutaj jesteśmy, żeby prosić Boga, aby się o to zatroszczył. Żeby się także zatroszczył o nasz sposób odpoczywania albo też o te wszystkie okoliczności, warunki, których potrzebujemy, żeby zaznać prawdziwego odpoczynku, prawdziwego pokoju w Chrystusie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wyszedł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce, nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo Pańskie. Słowo Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W sam raz dzisiaj taka Ewangelia okolicznościowa. W środku lata, w środku wakacji, w środku naszych planowanych wyjazdów, urlopów, wypoczynku. Oto Ewangelia o tym, o sensie wypoczywania. O tym, że wypoczynek, odpoczynek w planach Bożych, w oczach Boga ma też swoje miejsce w naszym życiu, że Bóg też w naszej naturze umieścił tę potrzebę pracy, twórczości. Ma sens spocić się, ma sens zmęczyć się, ma sens także zrobić coś wartościowego, ale ma także znaczenie dla nas odpoczynek. Jezus gromadzi swoich uczniów, których wysyła po dwóch na głoszenie Ewangelii i słucha tego, co opowiadają. I jak powiada Ewangelię, było tak dużo tych, którzy przychodzili i odchodzili, że nawet brakowało czasu, żeby spokojnie zjeść. Więc Jezus proponuje swoim uczniom wyjazd na miejsce osobne, miejsce pustynne. Także w Apokalipsie znajdujemy taki podobny obraz. Dotyczy niewiasty. Niewiasta z Apokalipsy z 13 rozdziału to jest Kościół, to są wierzący, których Bóg porywa tę niewiastę i prowadzi na miejsce pustynne, żeby mogła odpocząć, po czym po intensywnej walce z nieprzyjacielem, ze smokiem. Potrzebujemy tego odpoczynku niedzielnego, to jest dar od Boga. Sposób, sztuka przeżywania niedzieli. My często jesteśmy tacy pełni pięknych, świętych słów w sobie, w korporacjach, w firmach naszych, w punktach usługowych, biurach słychać często to wołanie: o Jezu, o Boże! A potem nic z tego nie wynika. Chcemy, żeby sklepy były otwarte w niedzielę, chcemy robić zakupy w niedzielę, na niedzielę sobie zostawiamy rzeczy do prania, do prasowania, do sprawdzania, do korygowania, do robienia. Człowiek nawet odświętnie ubrany nie umie odpoczywać. Tęsknota nam rozpiera serce, żeby wyjechać na długi weekend albo na wakacje. Studiujemy kalendarz, ile będzie dni wolnych w roku, jak będzie można wykombinować, żeby jak najwięcej sobie podarować.
Nieraz siedzimy i chcielibyśmy być gdzieś indziej, nie wiemy gdzie, żeby się spotkać z kimś innym, nawet nie wiadomo z kim. To są te różne tęsknoty, takie pragnienia relaksu, odpoczynku, które każdy z nas ma. I to jest dobre. I to jest potrzebne też i potrzeba o to zadbać dla siebie, dla swoich najbliższych, dla swoich podwładnych, dla ludzi, za których się bierze odpowiedzialność. Znaleźć tę równowagę między pracą i odpoczynkiem. Ale za tą równowagą kryje się też równowaga między moim ja a Panem Bogiem. Bo tym, co stanowi o naszej wierze, o chrześcijaństwie, to jest cel, który nam nasza wiara wyznacza, że pewna wizja życia, że my w życiu dążymy do pewnego celu, który został nam obiecany przez Chrystusa. I tym celem jest odpoczynek wieczny. To nadaje także sens różnym tarapatom, trudnościom, przeciwnościom, spięczającym się sprawom, które bierzemy na siebie, wiedząc, że zmierzamy w stronę Jeruzalem Niebieskiego, w stronę prawdziwego odpoczynku. Te małe odpoczynki, te małe momenty relaksu wewnętrznego, wewnętrznej harmonii, one jakby zwiastują nam, że idziemy w tą stronę. Działają jak aperitif, który pozwala nam tęsknić i pragnąć jeszcze więcej, więcej, więcej. Im bliżej człowiek się czuje Ziemi Obiecanej, Królestwa Niebieskiego, tym częściej, jak to święci mówili, dociera do niego zapach życia wiecznego i od czasu do czasu odczuwamy go i jesteśmy szczęśliwi tego odpoczynku w Bogu. Natomiast ten świat nie potrafi odpoczywać. Dlaczego? Dlatego, że szuka odpoczynku tutaj, na tym świecie. Ten odpoczynek służy temu, żeby znowu się ogarnąć, żeby znowu sobie baterie naładować i znowu iść walczyć. Tylko, że bardzo często my nie umiemy odpoczywać, dlatego, że jesteśmy ogarnięci pewną złą pasją. Ciało może odpoczywać, ale serce nie odpoczywa. Bo jesteśmy rozpięci między różnymi namiętnościami, które nami targają. Jeśli serce nie jest czyste, człowiek nie znajdzie odpoczynku. Możesz nagromadzić pieniędzy, żeby wreszcie sobie pojechać gdzieś na jakieś Kanary, albo gdzieś pojechać w Bieszczady, albo nad morze. I co z tego? Wracasz, jesteś bardziej zmęczony, niezadowolony, no bo sprawy nie szły po twojej myśli. Nie tak, jak chciałeś. Można sobie nawet wymyślić i zainwestować w jakieś spokojne, wygodne miejsce. Co z tego? Obok dziecko płacze, ktoś inny przywiózł psa, ktoś inny, byłeś narażony na jakieś poglądy polityczne, inną wizję świata, którą prezentowali inni. Jesteś rozdrażniony, rozedrgany. Nie tak miało być. Dlatego my często cierpimy z tego powodu, nie możemy znaleźć wewnętrznego odpoczynku, bo targają nami różne złe namiętności, jakby wewnętrzna choroba. Tą namiętność w świecie pogańskim, neopogańskim, w który coraz bardziej się zanurzamy, do którego coraz intensywniej wracamy, są, można było powiedzieć, takie trzy generalne namiętności, które targają ludźmi. Pierwsza to jest zachłanność. Zachłanność to jest straszna choroba, bo nawet gdybym na coś zapracował, coś osiągnął, coś otrzymał, zawsze będzie mało. Zawsze będzie ktoś, kto ma więcej. Czy dóbr materialnych, czy jest bardziej obdarowany, czy jest młodszy ode mnie, czy bystrzejszy ode mnie. Zawsze to porównywanie się z innymi pokaże mi, że jestem na minusie. I to powoduje, że nie jesteśmy spokojni, że często nie możemy spać, że stajemy się albo neurastyniczni, czyli nieustannie zmęczeni, albo jesteśmy paranoiczni, czyli nieustannie zmobilizowani, bo jest jakaś przeszkoda, bo jest jakieś zagrożenie. Drugą taką chorobą, która nas męczy i targa, to jest nieustanna potrzeba wykluczania innych ludzi, wykluczania cudzych potrzeb. Drugi człowiek jest zagrożeniem. I trzecia, ta najgorsza, o której dzisiaj wspomniało słowo w drugim czytaniu, to jest wrogość. Wrogość.
Dzisiaj w kontekście sztuki odpoczynku, sztuki znajdowania wewnętrznego relaksu, pokoju, pojawia się słowo o wrogości. I żeby móc konfrontować się z tą wrogością, potrzebujemy spojrzeć na Chrystusa. Dzisiaj święty Paweł w pięknym słowie, kerygmacie o Chrystusie, powiedział nam: Chrystus jest naszym pokojem. Szukasz pokoju, szukasz wewnętrznego odpoczynku, patrz na Chrystusa. Bo Chrystus jest ten, który wnosi w nasze życie pokój. Poprzez co? Bo On w swoim ciele, poprzez krzyż, zburzył w sobie mur, jakim jest wrogość. Wrogość to jest mur, wrogość to jest pułapka. Wrogość to jest straszna choroba, na którą można zachorować, popaść. Możemy wpaść w nią, nie spodziewając się. Wydaje się, że jesteś człowiekiem opanowanym, kulturalnym, spokojnym. Nie masz potrzeby się z nikim kłócić, a tu nagle coś się wydarzy. Jakieś rozczarowanie, jakaś rana, jakaś okoliczność przykra. I nagle zaczynasz się napełniać wrogością. Pięści się zaciskają, trzeba walczyć. Pamiętam kilka razy takie dotkliwe pokusy wrogości, w które wpadałem. Jednego razu, mogę o to opowiedzieć, bo Bóg mnie z tego uratował. W jednej parafii we Włoszech to było. Pracowaliśmy z młodzieżą do bierzmowania. Takie właśnie nastolatki tam w młodym wieku przygotowują się, 12-13-latki. Pracowaliśmy z nimi przez cały rok. Kiedy zbliżało się bierzmowanie, już niedaleko było, popisali się w sposób wyjątkowy. Mianowicie podpuszczeni przez swoich kolegów muzułmanów w szkole, do której chodzili, w gimnazjum, rzucili się na krzyż, zrzucili go z jakiejś ściany i podeptali. Żeby zaimponować innym środowisku, zgłupieli całkowicie. Pierwsza moja reakcja, jaką poczułem w sobie i właściwie uczucie, które mnie wypełniło, to była wrogość. Pomyślałem sobie, nie daruję wam tego. Nie myślcie o jakimkolwiek świętowaniu, jakimkolwiek bierzmowaniu. Nie jesteście chrześcijanami, jesteście barbarzyńcami. Wykażę wam to, będzie was bolało. Zrobiliście taką rzecz, która mnie boli, więc ja sprawię, że was będzie bolało. I w pewnym momencie, jak ja o tym myślałem, jak mnie przychodziły różne projekty i plany, co ja im zrobię, to w pewnym momencie gdzieś Pan Bóg stanął na ścieżkach mojej myśli i powiedział: i co chcesz im dać? Chcesz odpowiedzieć głupotą na ich głupotę? Przemocą na ich przemoc? Barbarzyństwem na ich barbarzyństwo? Na koniec całego tego cyklu przygotowania do bierzmowania odbiorą lekcję, że w życiu za zło płaci się złem. A przecież Chrystus mówi co innego. Mówi o tym, żeby na zło odpowiadać dobrem, żeby kochać nieprzyjaciela. Pomyślałem sobie, jeśli w tym momencie oni nie spotkają się z Chrystusem, który bierze na siebie i niszczy wrogość i podaruje nam w zamian przebaczenie, miłosierdzie, to oni nigdy nie zrozumieją sensu tego krzyża, którego przed chwilą mieli pod butami i którego tak łatwo zlekceważyli. Druga lekcja, jaką Pan Bóg mi dał, to jak pojechałem już po dyplomach, po doktoracie, zostałem wysłany do Wenecji i tam zostałem przyjęty pod opiekę przez patriarchę Wenecji. To był człowiek bardzo wykształcony, kardynał Scola. I byłem pod wrażeniem spotkania z nim. Nie tylko, że rozległy umysł, że wielka głowa, wielka wizja, perspektywa. On mi mówił: nie martw się, zobaczysz na twoich oczach, tutaj powstanie piękny uniwersytet. Miał takie zamiary. I zaprosił mnie do udziału w tym tworzącym się uniwersytecie, że mnie widzi tam. I powierzył mnie jakby za punkt odniesienia, za kontakt z tym uniwersytetem, wskazał mi jednego Hiszpana. Na początku z tym Hiszpanem było dobrze, potem
złożyłem jakiś artykuł, a potem długo, długo, długo nic się nie działo i postanowiłem, że coś jakoś tak za duża ta cisza jest i postanowiłem to sprawdzić. No i jak sprawdziłem, jak się zacząłem dopytywać o moje sprawy, o to, co mi obiecał patriarcha, na co czekam, to spotkałem się z taką, nie wiem, czy to hiszpańska, iberyjska, czy jakaś inna jeszcze europejska, diabelska, z taką bezczelnością, że aż mi ręce opadły. A my tobie jesteśmy coś winni? A tobie się coś należy? A ty za kogo się masz? Taki strumień, jak to się mówi, spuszczenia powietrza, żeby to nie jest zwykłe nie, to jest pogarda, lekceważenie. Ja się czułem taki spuszczony do klozetu, taki spuszczony do kanałów. I w tym momencie czuję, że we mnie wzmaga złość i ta złość przeobraża się we wrogość. I znowu to samo czuję. Zaczynam, nie mogę w nocy spać i zaczynam myśleć, co ja mu mam zrobić, żeby przynajmniej tak samo bolało, żeby mu dać lekcję. Chcę iść od razu naskarżyć na niego do patriarchy. Chcę się kłócić o swoje. Na szczęście następnego dnia patriarchy nie ma. Kiedy myślałem o tym, kiedy zacząłem się modlić, kiedy zacząłem przyzywać Pana Boga, pomóż mi, to już powoli zaczęło mi odpuszczać. Zacząłem wracać gdzieś do wewnętrznego pokoju. Przyjmij to, zaakceptuj to. W tym być może jest jakaś ukryta łaska. Przecież pokory nigdy dosyć. Takie myśli zaczęły mi dobre przychodzić. A kiedy już wrócił patriarcha, wrócił szef i można było już zacząć się bić, to ja już straciłem ten zły impuls. Już nie chciałem, już to zostawiłem. Zostaw to. Daj się prowadzić Bogu w inną stronę, być może nie jest dla ciebie. Zaakceptuj to. Minęło być może kilkanaście miesięcy. Rzeczywiście zająłem się czymś innym. I w pewnym momencie telefon. Dostaję telefon od wydziału teologicznego i proponują mi nie zajęcia, nie artykuł, katedrę. I okazuje się, jest to katedra, którą prowadził właśnie ten Hiszpan. Ja mówię, a co się z nim stało? Został odwołany przez swojego biskupa, musi wrócić do swojej Iberii. No, ale byłem bardzo zaskoczony, no cieszę się, niesamowita radość. Tego się nawet nie spodziewałem. Potem zapytałem się, a dlaczego akurat postanowiliście poprosić mnie, dlaczego ja? I usłyszałem w odpowiedzi, właśnie ten Hiszpan na ciebie wskazał. Właśnie on ciebie zaproponował. Jeszcze jedną historię wam opowiem, żeby być może lepiej zrozumieć, co to znaczy, że Chrystus jest naszym pokojem. Że on rzeczywiście wziął na siebie wrogość tego świata. My jesteśmy ludźmi bardzo łatwo podatnymi na wrogość. A nie ma większej i gorszej wrogości jak wrogość zbiorowa, bo to, jeśli ja coś czuję przeciwko tobie, jeśli we mnie pojawi się jakiś płomień pożerający moją ambicję, moje ja, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest, jeśli zaczyna nas ogarniać pewne zbiorowe szaleństwo. Nie ma nic gorszego jak wrogość zbiorowa. Taka wrogość, która zostaje potem przekazywana z pokolenia na pokolenie. Myśmy dużo przeżyli ciosów, myśmy dużo przeżyli ran. Te rany są pootwierane, nie zamknęły się, bo z czym nam się kojarzy wrogość? Wrogość to wojna, wrogość to hitlerowcy, wrogość to spalenie Warszawy, wrogość to jest rzeź na Woli. Wrogość to jest bombardowanie szpitali, miast i wywózka ludzi na wschód. Wrogość to jest Wołyń, wrogość to jest Jedwabne, wrogość to jest wyniszczenie naszej inteligencji i naszej elity w czasie wojen. Wrogość to jest Pawiak, wrogość to jest SB. I zostaje bardzo wiele ran. I bardzo wiele ran, które nie zostały uratowane, one mogą przerodzić się
w coś bardzo niebezpiecznego. Pamiętam, jak jako kleryk zostałem wysyłany na praktykę taką wakacyjną na Ukrainę. Początek lat 90. ubiegłego wieku. Moja matka chrzestna, która dużo przeżyła, jak mnie żegnała, to takim drżącym głosem powiedziała: Robert, tylko nie daj się zabić. To wszystko w niej było. Opowiem wam jeszcze jedną rzecz przy tej okazji. Co to znaczy, że Chrystus bierze na siebie wrogość świata, żeby ją w sobie zgasić, zniszczyć, przeobrazić w coś pięknego. Przyjął kiedyś jeden taki ojciec Paulo, marysta, misjonarz. Bardzo mi się podobał ten ksiądz, dlatego że miał wakacje, ale bardzo dużo się modlił. Był taki Boży, dobry człowiek. Czasami się czuje, że od kogoś bije wewnętrzny pokój. Ma taki zapach nieba w sobie. On od lat pracował jako misjonarz w Papui Nowej Gwinei. Jednego razu mi opowiedział, dlaczego on właśnie został tam posłany. Opowiedział nie tylko mnie, ale opowiedział to publicznie. Mam nadzieję, Don Paulo, że przekaże to wiernie. Powiedział tak, że tam właśnie w Gwinei, w Papui Nowej Gwinei pracowali jako ich wspólnota w takim miejscu, gdzie byli ludożercy. Bardzo niebezpieczne miejsce. Bo ludożerstwo jest, to nie jest impuls, to jest paranoja, to jest histeria zbiorowa. I to jeszcze jest podbudowana religijnie, etnicznie. Więc jest to wrogość opakowana w takie, wydaje się, najbardziej szlachetne motywy. Że z powodu, nie wiem, szacunku do ojczyzny, do ojca, do babki, do krwi, do religii zjemcie. I nie było siły, bo coraz wybuchały bardzo krwawe konflikty między rodzinami, rodami i plemionami. I one zawsze kończyły się tym, że kogoś trzeba było zabić i potem go rytualnie zjadano. Ci misjonarze robili wszystko, żeby przekonać tych ludzi, żeby tego na miłość boską przestali robić, że Bóg tego od nich nie chce, że to jest fałszywe. Że Bóg jest miłością, że Bóg jest miłosierdziem, ale słowa odbijały się i padały na ziemię. Jednego razu wybuchł kolejny konflikt i misjonarz, którego właśnie Don Paulo pojechał zamienić. On wszedł między tych ludzi uzbrojonych, tych ludzi czerwonych ze złości, którzy domagali się tego, żeby doprowadzić do rytuału. Mówi, a to nie są dzikusy, to są ludzie w blue jeansach i t-shirtach. To są ludzie, którzy noszą nowoczesne okulary i używają komórek. Ale to siedzi w człowieku. I rzucił się między nich, mówi, na miłość boską, w imię Chrystusa, zatrzymajcie to. Nawróćcie się. I zaczął im głosić Chrystusa. I oni mu mówią, ale wybuchł konflikt. Nie możemy go zostawić. Musimy doprowadzić do ofiary. Jeśli skonsumujemy tę ofiarę, to jeśli ty mówisz, że Bóg tego chce i Chrystus nas zatrzyma i Chrystus nam to przebaczy, to my to zrobimy. I on wtedy, żeby zatrzymać ten konflikt, powiedział, zabijcie mnie, ja się ofiaruję. I dlatego Don Paulo pojechał na jego miejsce. On się ofiarował i był rzeczywiście ostatnim przykładem tamtej praktyki. Chrystus jest naszym pokojem. Jeśli dzisiaj macie jakieś generatory w sobie, które z powodów politycznych, osobistych, religijnych zaczynają znowu grzać, i rozpalają nas do tego, żeby w drugim widzieć kanalię, potwora, gada, którego trzeba upokorzyć, którego trzeba wyeliminować, wykluczyć, poniżyć. Patrz na Chrystusa. Bez Chrystusa skończymy nowoczesnym kanibalizmem. Bez Chrystusa ten świat zamieni się na jedno wielkie ludobójstwo. To właśnie Chrystus swoimi otwartymi ramionami niszczy w nas wrogość. Pozwala, żeby móc nie tylko spojrzeć życzliwie na drugiego człowieka, ale
doświadczyć w sobie odnowionego serca, antybiotyku, jakim jest przebaczenie. To jest lekarstwo, które działa. Ważne jest, żeby tylko, jakby powiedzieć, udać się do ambulatorium i skorzystać. Pozwolić sobie to zaaplikować. Skończę takim przykładem, który jest znany z tradycji chrześcijańskiej. Jak jeden młody człowiek przyszedł do jednego pustelnika, jednego mnicha, człowieka modlitwy, który wielokrotnie głosił Chrystusa w tamtym rejonie i dawał świadectwo. I ten młody człowiek wyraźnie, wkurzony, wściekły, przychodzi i mówi: dosyć, już nie mogę, na moich sąsiadów idę dać sprawę do sądu. Ja się z nimi rozprawię. I ten starzec zaczyna go, próbuje go uspokoić, próbuje go zatrzymać, wyjaśniając mu, to nie jest zgodne z wiarą chrześcijańską. Patrz na przykład Jezusa, który kocha nieprzyjaciół, który nie odpłaca tą samą monetą, nadstawiał także drugi policzek. Dlaczego ty mógłbyś tego nie zrobić? Dosyć, mam już powyżej dziurek w nosie tych moich sąsiadów. Idę i koniec, rozprawiam się z nimi. I ten starzec, widząc, że niczego już nie wskóra, zaproponował mu jeszcze przed odejściem: no dobrze, jeśli postanowiłeś zrobić to, co masz zrobić, to możemy się jeszcze przed pożegnaniem pomodlić razem? O, ojcze, z tobą zawsze, bardzo chętnie. Uklęknęli obydwaj i ten starzec wyciągnął ręce i zaczął się modlić mniej więcej w ten sposób. Ojcze, prosimy Cię, żeby już się nie święciło Twoje imię w naszym życiu. Prosimy, żebyś już nie prowadził nas do żadnego Twojego królestwa. Nie chcemy już pełnić Twojej woli, ani też nie chcemy, żebyś jakąkolwiek opiekę czy troskę świadczył w stosunku do nas. Już od Ciebie niczego nie oczekujemy. Zostaw nas w spokoju, bo postanowiliśmy nasze sprawy wziąć we własne ręce. Tamten człowiek, kiedy usłyszał tę modlitwę, pękło mu serce. Pojawiły się łzy. Postanowił więcej już tego nie robić, co zamierzał. Chrystus pokonał w nim wrogość. Kiedy pojawia się wrogość w naszym sercu? Kiedy masz wroga, a wrogiem może stać się żona, dziecko, mąż, najbliższy przyjaciel, brat, rodak. Kiedy pojawia się w twoim życiu wróg, a ty nie masz wobec niego miłości, ani nawet ochoty, żeby jej poszukać, to jest wrogość. Patrzmy na Chrystusa. Wejdźmy w ten czas wakacji jeszcze dalszy, który nam został, szukając tego wzroku zaufania, więzi z tym, który pokonał wrogość, który może nas uratować od zła, jakim jest chęć wymierzania sobie sprawiedliwości albo zachorowania na życzenie komuś czegoś złego. Tylko Chrystus może w nas pokonać i zwyciężyć te choroby, te przeszkody, podarować nam nowe serce. Tylko On jest prawdziwym pokojem. Tylko On jest przebaczeniem. Tylko On jest pojednaniem. Tylko On jest szlachetnością. Tylko On jest spokojnym snem. Tylko On jest uregulowanym ciśnieniem. Tylko On jest prawdziwym odpoczynkiem, niebem.